Nie wiesz. A co ty robisz w domu? No dlaczego nie odrobiłaś? Pytam. Siadaj, dwuja. Rodzice mówią lenie i głąby. Nauczyciele wyrażają się poprawniej. Nieuki, repetenci, drugoroczni. A statystyka po prostu niepromowani. W szkołach podstawowych na 5 milionów uczniów przypada ich rocznie ponad 300 tysięcy. Można obliczyć bezpośrednie koszty drugoroczności, ale jak obliczyć straty ponoszone przez dzieci? Dziękuję, siadaj. Wracamy do zadań domowych. Najpierw pojawia się niechęć do nauki i niezadowolenie ze szkoły. Słabnie ambicja uzyskiwania dobrych wyników. Drugi etap niepowodzeń to opóźnienia programowe. Trzeci etap – oceny niedostateczne. Etap czwarty – drugoroczność, niekiedy wieloroczność. Ślady niepowodzeń szkolnych często prowadzą dalej. Wagary, ucieczki z domu, chuligaństwo. Nieprzezwyciężona w porę niechęć dziecka do nauki pogłębia zaburzenia w jego zachowaniu i przyczynia się do całkowitego wykolejenia. Zjawisko dobrze znane w sądownictwie dla nieletnich, gdzie trafia szczególnie wysoki odsetek niepromowanych uczniów klas czwartych, piątych i szóstych. Nieletnik Jerzego Bąka i Jana Strusia uznaje za winnych popełnienia z rozeznaniem czynów wyżej opisanych i za to z mocy artykułu 257 paragraf 1 w związku z artykułem 70 kodeksu karnego skazuje ich na umieszczenie w zakładzie poprawczym. Takie bywają skutki. Wróćmy do przyczyn. Co o tym sądzą nauczyciele? Kto ponosi winę? Winę to właśnie rodzice, dom rodzicielski ponosi. Wiemy, że niektórzy się rozpijają, rodzice, a dziecko patrzy na to. Nauczyciel pracuje z lepszymi, a nie widzi tych średniaków. Widzi niedostatecznych, ale tych średniaków mniej widzi. Ten uczeń jakoś potem czuje, że włożył pracę, prawda? Chciał rozwiązać, ale jego wysiłek nie był oceniony. Sytuacja ta jest konsekwencją przeładowania programu. Jedną z przyczyn niepowodzeń jest zły stosunek rodziców do nauczycieli. Te dzieci, które myślą trudniej, oni śmielają się, a najgorzej jedna lekcja mu się nie powiedzie, prawda? Druga lekcja mu się nie powiedzie. W jednym przedmiocie, w drugim załamuje się i macha na wszystko. Dziecko traci i sympatii, traci chęć do nauki, no i otrzymuje dwójkę, jedną, drugą czy trzecią. I oto statystyczny rezultat. Zauważmy, że szczyt drugoroczności przypada na klasę piątą. Przeważa wieś. Dlaczego wieś? Ty, ja jeszcze się z tym dzwonkiem. A co tam dzwonek? Ja wszystko wiedziałam. Tak. A trzęsłeś się jak galareta. Droga dłuży się. 2 do 5 kilometrów w jedną stronę. Gdy przyjdą mrozy i sloty, odległości nie zmaleją, a wzrosną trudy dotarcia do szkoły. Frekwencja znowu się obniży. Tylko w ubiegłym roku we wsiach nie uczęszczało do szkoły bez uzasadnionej przyczyny 4000 dzieci. Bez uzasadnionej przyczyny?
Mówię, człowiek idzie do roboty, to człowiekowi zapłacą za to, mówię, a było odrobić mu się. A tyś coś zrobił, mówię, jaką ty mi zapłatę za całoroczną moją robotę, co cię muszę łapirać, wstawać do ciebie zimą, co innej, coś ty mi przyniósł, mówię. Widzisz, cały rok, mówię, i coś ty zarobił, mówię. Mówię, nie, że czemuś tobie się nie uczyli, mówię, choćby na trójkach, ja nie patrzę na piątki, na żadne czwórki, ale żeby choć na trójce, a jako z klasy do klasy, nie, i to nie. Dużo babcia w tym mogła, bo ja bym ich dopilnowała lepiej, ale babcia za tak profesorami byś ich chciała porobić, a dziś to nie otrzymał promocji, nie, bodejcie, bodejcie. A tych usprawiedliwień to już nie miałam nijak pisać. Bo ja już napisałam wciąż jedną i wciąż jedną, no bo przecież kłamać nie wyda, a wciąż no wedle kuni, mamo, no nie pisz wedle kuni, bo nas wstyd je powody, że za te kunie musimy robić. Już powody za te kunie, już nie pisz powody, bo przecież no i o tę pomoc najwięcej mi chodzi, o pomoc, żeby my też coś trochę pomagali, bo przecież ziemi mamy jednak 3,5 hektara, no to sama nie dam rady, a chłop na państwowej robocie, więc nie mogę sobie sama dać rady. I bym prosiła o zwolnienie, jak już nie dwóch, to choćby jednego. No ten to by ze mną odrobił za kunię, bo mam jednak w zimie, ten większy, a ten mniejszy byłby gospodarzem. Przecież jednak domu samego nie można zostawić, nie, bez opieki żadnej. No jedzie łóżka do szkoły, idzie do drugiej klasy, to też by przypilnował, czy ubrał, czy coś, jak idę precz. Do wszystkie roboty, do wszystkie roboty. Wypracowanie domowe pod tytułem Co bym zrobił, gdybym miał władzę w naszej wsi? Szkoła, praca, dom, świetlica, świetlica, szkoła, praca, dom. Czas zadać pytanie, co zrobiono, aby oszczędzić dzieciom tych skarg. W województwie bydgoskim władze szkolne wprowadziły kilka specjalnych autobusów. Dzieci dowozi się z oddalonych miejsc do szkoły zbiorczej. Przedsięwzięcie to dzięki likwidacji kilku karłowatych szkół pozwoliło nawet na pewne oszczędności w budżecie oświaty. Dojrzalszą formą likwidacji niepowodzeń w nauce są internaty przy szkołach podstawowych. Szkoła podstawowa imienia Bronieskiego w Drzycimiu, powiat Świecie. Pełne wyposażenie w pomoce naukowe. W tych warunkach nauka przychodzi łatwiej, to też wszyscy wychowankowie internatu otrzymali promocję. Notujemy ciągły rozwój internatów w województwach bydgoskim, rzeszowskim i krakowskim, ale wciąż jeszcze czwarta część szkół na wsi realizuje program tylko w zakresie 4 klas szkoły podstawowej. Potem uczniowie powędrują do klasy 5 w szkołach zbiorczych. I tam zetkną się z obcym środowiskiem, nowymi nauczycielami, trudniejszym programem, słowem ze szczególnymi trudnościami. Wakacje nie dla wszystkich oznaczają przerwę w troskach szkolnych. Kilkadziesiąt tysięcy uczniów jak zwykle czekają egzaminy poprawkowe. Dzieci pozostawione bez opieki nauczyciela powiększają wskaźniki niepromowanych. Wynika z nich, że co 5 uczeń przygotowujący się do egzaminu poprawkowego nie przechodzi do następnej klasy. Tak, nie,
Zdam, nie zdam, zdam, tak, nie. Ah.